Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. W dniu dzisiejszym odbiegniemy trochę od tematu Wiedźmina. Ostatnio sprawdzaliśmy smaki wiedźmińskich napoi, a dzisiaj sprawdzimy smak napojów Ekipa. Są to napoje firmy Coral o smaku cytryny i truskawki i porównam je z orężaną Heleną, która jest polskim klasykiem. Mam w puszce oranżadę czerwoną i jest jeszcze żółta. Sprawdźmy najpierw tutaj smaki Ekipy może. Jeden jest o smaku truskawki, woda, cukier, dwutlenek węgla, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, aromat, koncentrat z czarnej marchwi. Chyba to obok truskawki nie leżało nawet. A cytrynowy? Woda, cukier, dwutlenek węgla, sok cytrynowy odtworzony z koncentratu 3,6, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, aromat, barwnik, karoteny. Jeśli chodzi o oranżadę czerwoną z Helenym, to jest woda, cukier, dwutlenek węgla, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, aromat, zagęszczony sok z czarnej marchwi. Czyli to możliwe, że to będzie podobne do czerwonej, bo jest tutaj marchew, czyli jak jest marchew, to smak jest truskawkowy. Dziwne. A żółta to woda, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, dwutlenek węgla, regulator kwasowości, kwas cytronowy, aromat, ekstrakt z krokosza barwierskiego, substancja konserwująca sorbinian potasu, barwnik, karoteny, przeciwutleniacz, kwas askorbinowy. Ue, to jest większy problem z przeczytaniem. Zobaczymy, jak smakują nowe i porównam je z Heleną, a więc najpierw test koloru. Mam zapach. No, pachnie taką słodką truskaweczką. Jeśli chodzi o kolor, ja bym powiedział, że no, trochę mdły ten kolor. Ale zobaczmy, jak to będzie w porównaniu do Heleny. Jeśli chodzi o kolory, widać, że Helena jest mocniej czerwona. Jest też więcej bąbelków, jak widać. Przy orężadzie Ekipy tych bąbelków jest mniej. O wiele mniej. Przetestujmy najpierw Ekipę. Szczerze, to bez szału. Przyznam, że bardzo bez szału. Tak jakby wziąć sok Paola i zmieszać to z wodą gazowaną. Jakoś mi nie porywa. A Helenka? Jest na pewno słodsza, delikatnie bardziej gazowana, jednak w smaku ilość bąbelków jest bardzo podobna. Dziwne, że tutaj jest ich o wiele więcej, się osadzą na szklance, a tutaj o wiele mniej. Tutaj jakby jeszcze taka malina była, ale naprawdę w smaku słabe naprawdę w smaku. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy to jest oszczędność na czymś, czy to po prostu miał być taki smak. Ta oranżada jest jakby rozwodniona, strasznie urozwodniona. Jak macie piwo z beczki lane, no to jest takie urozwodnione często, no to właśnie czuć, jakby ta oranżada była taka rozwodniona. W porównaniu do Heleny, niebo na ziemię. Helenka by otrzymała takie 8 punktów na 10, a ta Ekipy, no nie wiem, 3, może 4 bym jej dał. Naprawdę bez szału. Drugie szklaneczki, tu napoje można odstawić. I podejście numer 2, teraz smak cytrynowy, no i smak pewnie wieloowocowy. Tutaj jest tej Heleny, ale porównajmy, jest żółta, tutaj jest żółta pewnie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że cytrynowa będzie lepsza. Zapach? Zapach trochę jak wódka cytrynowa. Mocno cytrynowy. No tutaj kolor jest taki ładny, żółciutki. Ale porównajmy to bezpośrednio z Helenką. No i tutaj Helenka też już widać, że zwycięża w bąbelkach, które są, ale jak sprawdzić kolory, to Helenka jest taka bardziej przezroczysta, a ta Ekipy jest bardziej mętna. Może to przybliżę przed kamerą. No, jest różnica. Jest ewidentnie różnica w kolorze. Ekipa jest mętna, Helenka jest przezroczysta, ale sprawdźmy walory smakowe. O, jakie kwaśne! O kurde! No trochę wykręca, powiem. Jest kwasowe. A ślinotok się robi w gębie. O, ale porównajmy to z Helenką. No jest taka delikatnie cytrynowa, słodkawa. Na pewno lżejsza w smaku, bo ta no moim zdaniem jest przesadzona. I no
jest za kwaśna dla mnie, to jest najważniejsze, że jest za kwaśna, aby ją pić. Jeszcze raz spróbuję. No jest za kwaśna ewidentnie jak dla mnie. Nie wiem, jak ktoś lubi kwaśne, to polecam, ale ja wolę słodsze napoje, tak jak Helenka. No, ideału nie ma co poprawiać. Helenka jest naprawdę w punkt. Ani za słodka, ani za gorzka, ani za kwaśna, jest taka idealna orężatka. A tu jak oni chcieli zrobić orężatki, no to trochę, ja powiem tak, wyszło to średnio. Jakbym miał ocenić te napoje, Helenka tak na 7 punktów na 10, a ta ekipy no niestety wypada miernie, też jakieś 3 punkty na 10. No naprawdę mi nie podpasowała, ale uważam, że dzieciom i tak będzie pasować ze względu na to, że jest napis ekipa. Jednak dla mnie przehajpowany produkt, słaby, no ja bym nie polecił. Lepiej sobie Helenkę kupić naprawdę, albo jakiś soczek. I to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że filmiki się podobają. Jeśli tak, to zostawiajcie łapeczki i subiki, bo filmiki będę starał się, aby były codziennie. Będę naprawdę starał się, aby dzień w dzień był jakiś filmik. Także siemaneczko i do zobaczenia. Cześć.